Reluch moreluch, no. Dobry ten nowy Punch Club, dobry, bardzo nawet. Live. Jeszcze adres... Czekaj, co my mieliśmy robić? A, bić się z ludźmi i awansować w hierarchii. Czy każdy Żyd ma wielki nos? Jesteś rasistą, w tym momencie cię banuję permanentnie. Ponieważ to nie zależy od wyznania, wiesz? Rasisto? Też jesteś rasistą, no i też ciebie muszę zbanować. On się tylko pytał, no właśnie. Bo jest rasistą. Jest rasistą, dlatego się pytał. Dobra, co my mieliśmy robić? Do roboty iść? Na nockę? Chyba nockę w robocie zapieprzymy. Na razie nie patrzysz o tu. Czekaj, kupię dwa takie, nie? Jedno teraz opieprzymy, a jedno na potem. Witam ci, Bikalik. Dobra. Wydaje mi się, że niedługo już będzie można w ogóle porzucić pracę i tylko ćwiczyć. I bić się. Bo $300 chyba dostaniemy za walkę, czy ile tam było, już nie pamiętam. Co ty mówisz, masa? Dobra, skip te gówno żarty. Teraz szybciutko tutaj. Dwa streamy też to mówiłeś? No tak, ale teraz z wiedzą to mówię. Z wiedzą. Wiedza o świecie wzrosła. Ty, a my mamy nowy film do obejrzenia, bo nie pamiętam. Spróbujmy zobaczyć. Nie. Co my mamy za itemy do oddania? Tu jest z policją wątek. Ty, jak na razie to... A, leki mieliśmy wziąć dla Matuli, no tak. To ten wątek możemy wydymać. Nowy sprzęt do ćwiczeń, a też miałem przetestować, no. Przysyła mnie mama, mówi, że cukierki już nie pomagają. Przykro mi to słyszeć. Może masz coś innego, co mogłoby jej pomóc. Daj mi moment, mam. Proszę to za... Zatyczki do uszu. Mój brat jej jaj ciągle... Czekaj. Leki nie pomagają na ból głowy, to dał mi zatyczki do uszu? Jest bardzo miły brat. Może kiedyś was sobie przedstawię. Ile płacę? Daj spokój. Nie zależy mi na pieniądzach? Pomaganie tej biednej kobiecie to mój obowiązek. Dobra, skip te spieprzone dialogi. Kiedy zmiana gry? Dopiero włączyłem grę, co ty pieprzysz? Mam dla ciebie coś nowego, co pomoże ci spać. Nareszcie, proszę, daj mi to. Może teraz wreszcie się trochę wyśpię. Ty, matka wpieprza dropsy na sen. I zatyczki mają pomóc. Nie, dobra, to nie ma w ogóle sensu. No nic. To chyba wrócimy ćwiczyć, tak? Tak, grubas. Nie wiem, na co tu chodzi, jakiś buget. W ogóle zaraz mamy 30 siły. Ty, wczoraj jakoś wolno ta siła leciała, a tu prawie 29 jest. Ona połknie te zatyczki? Nie, no chyba nie. Zróbmy serię na klatę. Pójdźmy porobić i może kupimy nowy sprzęt, żeby mieć go tuż przed lekcją z uczniami. Taki zrobimy eksperyment. I zobaczymy, czy coś dają te sprzęty. Czekaj, zaraz przeczytam, co ty mówisz. A nie, to kupię jedzenie potem. Jeśli tu chodzi o to, że to syn tego z jedynki, jego matka to ta z jedynki, z tego co pamiętam. No tak, to jest ona, no. Ta matka to jest ta dziewczyna z jedynki, bo siostra tego Reya, tego równego gościa. Witam. Reklama 1 z 5 po 30 sekund. Dziadek, co ty odpieprzasz? To Twitch. Dyma mnie na kasę. Dobra, idźmy tam. Chyba żarcia żadnego nie mam przy sobie. Ile do treningu jest? Chwilę. Zróbmy tak. 10 godzin do walki. Ale czemu takie długie przerwy są między walkami? Tego nie rozumiem. Jakby były mniejsze, to bym mógł już tylko, wiesz, robić to, co mówię. Czyli tylko walczyć, zero roboty. Dobra, nowa technika, nauczymy się jej. Jaka to była? Ty, czekaj. A dobra, bo ja nie to kliknąłem, ale to wahadło. Szansa na kontrę po udanym uniku. Ale ja i tak pod uniki nie gram, ale ciekawe. W sumie. Jakby grać z rękę. Może nie jest taka zła za z ręka. Tutaj nieważne co wezmę, bo ja tych skilli i tak nie będę używał. Już chyba w ogóle nie będę tych rzeczy używał, więc... Im jesteś silniejszy, tym mniej skuteczne są bloki przeciwnika. To jest spoko, tylko że... No to kosztuje 1 punkt siły do walki. Dzięki Bikalik za 7 lat. Wracam tym razem bez primę. A czemu to bez primę? Jak to jest 5 dych za rok? Czemuż to tak? Dobra, walkę mamy zaraz. To po walce kupię sprzęt. No i będzie git. Dobijmy 30 siły. Chcę zobaczyć, czy będzie się dało więcej, bo już potem skilli nie ma do nauki. Czy co wtedy jest? Koniec? Skillowania? Wtedy nawet nie będę mógł trenować, to co ja będę miał wtedy robić? Na pewno chip wtedy będziemy musieli wyjąć. Ten, co daje przyspieszenie siły i dać nas wytrzymałość. Miłej walki? Dziwne. Zawsze gdy to powiem, przed walką coś się dzieje tak. Spodziewam się dobrego okresycznego mordobicia. Moment, Silver, to ty? O czym ty mówisz? Jestem profesjonalnym zawodnikiem, nazywam się Gold. Odpuśćmy sobie tę uprzejmość. Aha, to jest ten brat czy coś takiego, bo on tam gadał, że miał brata, nie? To jakiś pecik jest w dupę. On ma bloki, a to było... że mniejsza szansa na blok przeciwnika. No weźmy to w sumie. 1 punkcik na turę, to łatwo się to odkuje. Przetestujemy sobie to. Nie, czekaj, to nie było to na bloki. To było... Że więcej bijesz? Nie, bloki były, tak? Im więcej siły, tym... Tak. Chłop uniki ustawił sobie, bo się obsrał. Tak, skitless, no. Niestety. Prawie wbiliśmy level tego skilla, co nie ogarnią, co daje bicie skilla. Daj spokój, Silver, od razu widziałem, że to ty. Co ty tu robisz? Masz przecież swoją własną ligę. A, to serio on. Ale przecież to był stary dziad. Tęsknię za tą, dzieciaku. Naprawdę? Powinieneś mnie kiedyś odwiedzić. Trochę razem poćwiczymy, pogadamy sobie, co ty na to? Pewnie. Stupy to było. Gratulacje! Dziś nasz przyszły mistrz świata poczynił ważny pierwszy krok. Dzięki. Gotowy na uczczenie swojego zwycięstwa? He? Chłop wyjął flachę i schował. Wiem oczywiście, że jesteś za młody na porządne świętowanie, ale możemy zamiast tego zjeść sobie pączki. Dorothy, kochanie, mogłobyś nam zamówić trochę pączków? Lubisz pączki? No. Pączki zostały zamówione. Świetnie, mógłbyś po nie pójść? Usługi kurierskie w tym mieście są wątpliwej jakości. Padlibyśmy z głodu, zanim w ogóle zobaczylibyśmy jakiekolwiek pączki. Ej, ale ja nie wygrałem jeszcze ligi. Co jest z tym questem? Ty, bo tu jest wybór chyba, co zrobić, czy nie? W sumie nie wiem. Nie, to chyba nie jest wybór. A, rozumiem, Bigalik, spoko, spoko. To miło z twojej strony. Opieprzyć by my coś chciał. Za ile jest trening? 12. Mamy $738. Ty, my dostaliśmy siano chyba po tym. Po walce, nie spojrzałem, ale chyba tak. To kupmy z... Zaraz kupimy. Do Silvera czy do Apu? Iść do Silvera najpierw? Pójść. Cześć Silver. O, cześć mistrzu, miałem nadzieję, że wpadniesz. Jak tam praca? Pracuję teraz na siłowni Mika. Uczę młodych zawodników, tak jak ty mnie kiedyś uczyłeś. Dobrze wiedzieć, dzieciaku, a jak tam... Chcesz powalczyć? Pewnie. Czego połamy w tej maszynie? I widzisz, to jest stary dziad. Co w maszynie jest? Zobacz, stare kości. Za stary by wstać, poddaje się, gdy zostanie przewrócony. I on się bije w tamtej lidze i jest wysoko. Nie, to... Scenariusz biłość w rytmie disco. Chyba wyższy poziom, aleluj. O kurde, jak my go bijemy! Jest szansa powalić go w pierwszej rundzie, tego robota. Aha, nie udało się. A, dwie rundy są, dobra. Okej. No to... Chyba już pójdę. Poczekaj, chciałem cię o coś zapytać. Ta? Chcesz jeszcze raz powalczyć? To niepoważne, czemu prosiłeś, bym tu przyszedł? Nie ja, Gold. To Gold cię o to prosił. Wszystko jedno, nie mamy o czym rozmawiać. Wychodzę. Twój tata? Pytałeś mnie o niego wcześniej. Chcesz posłuchać trochę o naszych przygodach? Każda informacja może się przydać, chętnie posłucham. Miał obsesję na punkcie dwóch rzeczy. Biżuterii i zwierząt. Biżuterii? Serio? Kiedyś mnie nieźle ochrzanił zadanie jednego medalionu lokalnemu mafiozowi. Czemu to zrobiłeś? Bo wisiałem mu kasę. Przecież nie w ramach prezentu, ale z jakiegoś powodu ten medalion był bardzo ważny dla twojego ojca. Ciekawe, coś jeszcze? Bardzo kochał zwierzęta. Naprawdę? Pewnie, miał kota, miał na imię Pyszek. Twój ojciec był załamany, gdy zniknął. Pyszek był trochę głupkowaty, wypadł z okna czy coś. Twój ojciec przyszedł do mnie cały zapłakany, szlochając. Ciągle powtarzał. Puściłem go. Gdy tylko zamknę oczy, słyszę jego błaganie, rozpaczliwe prośby. Miał, miał. Okej, dzięki. Dobra, chłopiec z creepem. Chciałbym znaleźć jakiś sposób, by odkryć, co stało się z moim ojcem. Jezus, fabuła zaczyna być za mocna dla mego umysłu. Ale luj z nią. Dobra, idźmy po te ponyczki. Witaj przyjacielu, co mogę dla ciebie zrobić? Przyszedłem odebrać zamówienie. Dobra, dawaj pączki, nie tak szybko. Dobra, zamknij. Ten facet bierze udział w nielegalnych aktach kurierskich. Robię to tylko dlatego. Dobra, 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 skip, skip, skip. Te pieprzone dialogi. Bezdomnego trzeba pobić, nie ma problemu. muszla. Dobra pozycja obronna, zapewnia elastyczność i pozwala się łatwo poruszać. Taka w dupę muszla. Prawo pięści jest, więc jak go pobije w pierwszej rundzie. No muszla. Nie oddaje, jak widać. To gdzie go mogę znaleźć? W wieży na trzecim piętrze po prawej. Co z tymi pączkami? Weź je, nadal są ciepłe i to twoja. Twoje są pączki nareszcie. Za mocny jestem? No ja mam 29 siły. Zabierzesz je? Muszę mówić, czy zabiorę te pączki 17 razy. No dialogi, crackheadzie pieprzony, co pisałeś. Jezus Maria, no. Oni muszą po 500 razy mówić to samo, a ja muszę to czytać, mnie to męczy. Kupmy worek bokserski. Czy ja mam jeszcze paluszki? Mam. Taka już praca reaktora, no ale reaktora, a nie czytacza w dupę. Ja się z czytaczem stałem. A nie, nie tutaj miałem bić pączki dać. Ty. Za późno jest, żeby je dać? Na wieżę miałem je dać, tak? O której to jest? Od 9. A tu jest wieża kurierska, ale na razie ją pierwsza. Odbijmy sobie siłę. Ty, bo teraz trening będzie. To ja tych pączków jeszcze mu nie daję. Będę musiał trening zrobić. Czytanie za trudne. Co to jest? Właśnie, zobaczmy, czy ile on zapłaci za walkę. 150 tylko? A temu 300 trzeba zapłacić. Ja pierdzielę, ty. Ale niby teraz trening będziemy prowadzili, to się zwróci. Dobra. Wyzwijmy tego typa. Może się jakoś doczłapiemy do walki. Nie chcę marnować statów przed tym treningiem. Pochodzę po mieście. O 6 będziemy i 2 godzinki się coś tam porobi na siłce. No mało siana jest, ale dostaniemy za... Ja pierdzielę, 5 minut. I co zrobić, żeby 5 minut skipnąć? Nie da się 5 minut. Ile skipnęliśmy? Ja pierdzielę. Miało być 12 godzin treningu. I co, więcej ich jest? Jest ktoś nowy, żeby na worek był? Zobaczymy, ile zarobimy. Full w dupę ćwiczenia. Ty, no nie ma chyba. Worka nikt nie robi. Zobacz, tu ktoś powinien być. Ewidentnie kogoś tu brakuje. Zobacz. Cały czas trzymajmy im 100. 99 może być. chyba wtedy szybciej leci te gówno. Ale pewne nie jest. Jaki film Crazy Chopin? Ty no, dobiją czy nie do... 303 nadal, jakby dobili to byśmy więcej zarobili. Wiesz co? Rany Mik, musisz mnie tak straszyć? Prawdziwy wojownik nigdy nie przyznaje, że się boi. Nawet jeśli narobił w gacie? Nawet jeśli narobił w gacie. Ale ja nie o tym. Kolejny chłopak ze slumsów. Aha, czyli teraz da nam nowego. Okej, zawsze jakiś chłopak ze slumsów w kłopotach. Dobra, skip te dialogi, bo to wiemy co robić. Sam klik ten pysk. Się zaraz rozpieprzę. Próbuję napaść na sklep. To idealnie, pójdziemy tam. To zjeść by coś trzeba było. Chociaż to jakiś pecik raczej. Niech to, znowu się spóźniłem. Nie żartuję, ręce do góry. Rozumiem, że jesteś zastresowany, ale musisz się opanować. Nabijesz się ze mnie? Zaraz wszystko rozwalę, rozumiesz? Dawaj cholerne pieniądze. To najgorszy dzień w moim życiu. Kup ten twój chleb i się wynoś. Próbuję napaść na sklep. Okej, spoko, dzięki, ale dlaczego to robisz? Żartujesz sobie dla pieniędzy. Nie możesz znaleźć pracy czy coś? Nie denerwuj mnie tym pozytywnym myśleniem. Nic o mnie nie wiesz. Jesteś pewien? Wiem, że jesteś dobrym człowiekiem. Ja pierdzielę. Słuchaj, czasami życie potrafi nam dokopać, ale to od nas zależy, czy się podniesiemy, czy nie. Czyli? Nie musisz napadać na sklep, gdy czegoś potrzebujesz. Lepiej jest poprosić o pomoc? Dobra, skip, skip. Kurde, facet, ale to było mądre. Kim jesteś? Buddą czy coś? Słuchaj, powinien zostać po stronie dobra i pomagać innym ludziom. Szczególnie, że zawsze będą istnieć ludzie, którzy są tak źli, że nie mają innego wyjścia. Ale ty taki nie jesteś. I tych muszę pobić, rozumiem? Wszystko jasne. Uwaga, śmierdziele, ani kroku. To jest napad. Cholera. Cholera. Dobra, to wywalę, bo on i tak nie będzie blokował. To weźmy to. Chłop ma 100 HP. Widzisz co ja mu robię? Daję, boi się, że mu oddam, dobra. Kolejny pecik. Ten ma niby bloki, ale... Dobra, weźmy to, bo tu jeden punkcik to łatwo odbić. On chyba przetrwa pierwszą rundę. Widać, że dobry zawodnik. Jest mocny. Męczony po robocie. Dobra, jeszcze jeden. Najsilniejszy chyba. Też ma blok, to weźmy to. IRL też tak to działa, co? To Thornmail, IRL na pewno jest Thornmail też, jeże mają Thornmaila. Jak go uderzysz to masz DMG w ciebie leci, nie? Tak, kała, no, to prawda. Dobra, rozpieprzeni. A niech to spotkało nas to, na co zasłużyliśmy? Że powinniśmy byli to przemyśleć, dobra. Nie wiem co się odpieprza, dialogi dalej mocne. Co teraz sądzisz? Że świetnie się bijesz i że zło się, a dobro jest super, wiesz, tak sobie myślę, chcę być taki jak ty. To pozwól, że cię komuś przedstawię. Hej Mik. Ten młody człowiek chce do nas dołączyć. Czemu? Sam wysłał, bo właśnie widziałem jak stokautował 3 gości pod rząd. Wcale się nie bał, a ja aż robiłem w gacie ze strachu. Oto twoja pierwsza lekcja. Prawdziwy wojownik nigdy się nie przyznaje, że się boi. Dobra, dobra. Nawet jeśli narobił w gacie. Witamy na pokładzie, dobra, nie wytrzymy z dialogów, także skipek szybki. Mamy nowego ucznia na pokładzie, git. Teraz tak. Nie mamy nic do roboty, więc pójdziemy do roboty. I tyle. Pójdziemy do roboty, jak nie mamy nic do roboty. Tylko kupimy jedzonką. Kurier to zaraz, bo najpierw chcę szefa obsłużyć. Odcinek z tej gry na ety czy jest? Nie, nic nie wstawiłem. Dobra. Popracujmy i rano pójdziemy do tego. Do szefa. Tej ligi w sensie. Tego bossa. Coś tam wstawię niedługo. Ale ja kontrabat police nawet nie zacząłem wstawiać. A to cudowna gierka była. Obrazki. Jezu, ile on ten żart opowiadał. Tu jest od 9, to może się na pieszo przejdźmy. Czekaj właśnie, co my potrzebujemy? Nic. Nawet na pieszo tam się nie przejdę. Tak żeby czasu nie... O, tu pójdźmy na pieszo. Dobra. Masz te ponyczki. Co to? A, pączki. Możesz się zatrzymać. To nie będziemy świętować? Za późno już to świętowanie, ale gratuluję i w ogóle. Oby tak dalej. Nie. Co się odpieprza? Co się w dupę z tą grą dzieje? Nie wiem. Nowa lokacja. Paskudne miejsce, ale nie przyszedłem tu podziwiać widoków. Gdzie ja mogę znaleźć menadżera? Pewnie muszę użyć tej windy. Musieli ten opis dać. W każdej lokacji tak samo się poruszasz. Po co? Po co to zostało dodane? Naprawdę, mogli sobie darować. Tego tekstu w tej grze jest za dużo, a nie jest wybitny, żeby go aż tyle było. Uszkodzę kogoś zaraz. Zwykły gość w hawajskiej koszuli. Podejdę do niego. O, sorry widzo. Tak naprawdę to nie. Chociaż nauczysz się czytać, ja i tak nie umiem. Jesteś szefem firmy kurierskiej? Ty, zobacz, to ten ze Spidermana. Tak, ale to kto? A ty to kto? Niezadowolony klient. Ach, chodzi o tamtą starą kasetę wideo? Nie, chodzi o okropną jakąś waszkucą. Skąd w ogóle masz ten adres? Twój kurier się wygadał, wiesz, ten bucowaty, którego bardziej obchodzi jakaś dziwna uraza, którą wobec mnie żywi, niż praca. Mój syn może wyglądać na nieco nieprzyjemnego człowieka, ale... Twój syn? Tak, on. Czy tylko dlatego tu pracuje? Co? Czy dobrze zna to miejsce? Czy potrafi się dogrywać z ludźmi? Czy uważa na przesyłki? Powinniś go zwolnić. Ale co on wtedy... Słuchaj, przez większość życia nie wychodziłem z domu, bo mama mi zabraniała. Nawet pójść do sklepu. Ale spójrz na mnie teraz. Jestem mistrzem ligi. Jestem trenerem. Jeśli dasz swojemu synowi szansę, nawet on może zostać dobrym człowiekiem. Rozważymy twoją skargę. A swoją drogą, to prawo o nielegalnych aktach kurierskich? Nielegalnych aktach? No tak, widziałem, że to bzdura. Wspomniałeś coś o jakiejś starej kasecie. Co na niej jest? Nie mam pojęcia, to jakiś film, który kiedyś mieliśmy dostarczyć. To było 3 lata temu, ale jakoś tak nadal się za to nie zabraliśmy. Paczki nie wysłać komuś? Serio grzech. Chcesz ją wziąć? Być może. $100? Wezmę. Stuwa to tanio, za 400 kupowałem. mi to tam znowu, bo może się da coś kliknąć. Tylko jego? Jak tam interesy? Prawdę mówiąc nie najlepiej, zwłaszcza, że straciłem mojego jednego pracownika. Zwolniłeś syna? Jeszcze nie, wysłałem go na urlop. Planuję naszą przyszłą rozmowę. Czekaj, czemu nie dali od razu dialogu? Najważniejsze jest to, by w ogóle zacząć, tak samo jest z treningami. Tak się zastanawiam, tak? Skoro wykazałeś taką pasję w wyszukiwaniu kurierstwa, może chciałbyś dla nas pracować? Pewnie. Świetnie, w takim razie te 3 przesyłki mogą wreszcie trafić do adresatów. Jedną paczkę musi do dobra, Silver, Apple i komenda. W porządku, dobra, skip te dialogi. Wszystko git. Nowy wątek. Najpierw do tego. Witam GigaChat, witam. Dobrze, oglądaliśmy Disco Polo, teraz kończymy gierkę. Dobra, obejrzyjmy. Zalecam twoją kasetę, super, obejrzyjmy. Terminator może w końcu. Tego jeszcze chyba nie oglądali. Uniwersalny kurier. A, to z Van Damme. Uniwersalny żołnierz. Maziowa kanapka przywraca więcej. O kurde. Zarąbiste. W końcu coś useful. Większa skuteczność pracy? Jakiej? Każdej? Szybciej zdobywasz tonus podczas treningów. Też fajne. Słuchaj, trochę się martwię. Co jeśli biorą kurierów i zmieniałem ich po śmierci w super kurierów stworzonych wyłącznie po to, by dostarczać. Jeśli tak, to znam faceta, któremu dobrze by to zrobiło. Okay. Wiesz co, dodajemy te skille nowe, bo są dość OP, tak przynajmniej się wydaje. Tu były wszystkie słabe. Ty, my nie przeskiwowaliśmy trochę fabuły? Dobra. Na pewno maziowa kanapka, bo my ją często żremy. Zwiększa skuteczność pracy. Ten czy każdej. Wszystko z tego biorę, bo się wydaje dobre. Kanapka przy... O Jezu, to nie jest to? Ja pierdzielę, to nie jest to? Przecież to kupuję u chłopa maziowca. To co ja się nauczyłem? Nie mów, że tutaj coś. Daję 23. A ile wcześniej dawało? Przecież to jest mega w dupę useless. 20 dawało. Ja pierdzielę, ale ścierwo. Mam dla ciebie przesyłkę. To jakiś żart? Nie mam pojęcia. Co dostałeś? Buty. Z najlepszej włoskiej skóry, jak mówią w reklamach. Stylowe i wygodne. Tylko że zamówiłem te buty 20 lat temu. Poczta Polska. No właśnie, trochę problem. Kurczę, co kurierzy robią w takich sytuacjach? Wiem. Życzę miłego dnia. W końcu dialogi zyskują. Sigma. Przynajmniej nie nasrał do paczkomatu. Chyba miły kurierzyna, nie? Dobra, kto tam jeszcze był? Mig chyba. Silver. Nie, Silver i policja. Przesyłkę dla ciebie. Jakaś pomyłka, niczego nie zamawiałem. To mogło być dość dawno, nawet kilka lat temu. Nic takiego nie pamiętam. Co to jest? To kto to jest? Co to? Kto to? Dobra. Do każdego, kogo imię zaczyna się na sali, a kończy na ver. Na sile. Wibruje. Przypomina wielki pisak albo ogórka? Takiego, który mógłby się znaleźć w księdze rekordów. Wow. Nie mam pojęcia, do czego on służy, może to dla niego potrzebne. Dobra, wiesz co? Konopski wstawił nowy film. Spoko, obejrzymy za tydzień. Dobra, jeszcze na komisariat idę się rozprócz, tak jak powinienem. Paczucha. Co? Zabiłem tę paczkę 5 lat temu. To raczej od dawna nie są... Co? Rzeczy samej. Pewnie zrobiły się twarde jak kamień. Co? Kompletnie się nie nadają do jedzenia. No właśnie. Mam je wyrzucić? Ale co? Pączki powiedział? A. Spróbuj tylko. Zostaw je tutaj. Zajmę się nimi. Zje 5-letnie pączki policjant? Ciekawe. Ty byś zjadł, widzą? Dostarczyłem wszystkie przesyłki. Wow! Co się stało? Już prawie zapomniałem, jak brzmią te słowa. W każdym razie dzięki za pomoc. Jako dowód mojej wdzięczności nadaję ci tytuł kuriera i wręczam tę licencję. Wow! Daje ci ona prawo do jeżdżenia autobusem po mieście za darmo. Trochę brołkę, no dobra. Czy mogę cię o coś zapytać? Jasne. Co zaszło między tobą a moim synem? Ciągle się mnie czepiał. I prawdę mówiąc, ja też go nie lubię. To podstępna żmija. Ja tam lubię węże. Naprawdę? Tak, sam miałem 3. Dobra, skip. Co się stało? Źle skończył ojciec. Jeden zmarł, Dobra. Nie wyrobię. Odkąd nie pracuję, to mój syn dużo lepiej. Przynajmniej przestaliśmy otrzymywać listy z pogróżkami, ale wiesz... Nadal się o niego martwisz? Nie przejmuj się. Powiedz mu, rozwiń skrzydła i leć. Gdzieś już to kiedyś słyszałem. Niesamowity wątek kuriera. Dobra, wiesz co? Mamy za darmo autobus, to trzeba wyłączyć chipa. I dolar w kieszeni. No tak, tak. Dolar w kieszeni teraz. Zostaje. To co? Ćwiczymy chyba. Szybciej to się odbudowuje? O kurde, dobra. To chyba warto w końcu używać lepszych uderzeń, skoro tak szybko to się odnawia. No. Kebab w dupę, przed chwilą to zrobiłem. Hejka Spartiatis, pamiętasz? Może kilka miesięcy temu obiecałeś mi i sam mówiłeś, że pójdziesz na siłownię. Rozumiem, że byłeś chociaż raz, tak? I to koniec swoimi wymówkami. No teraz jestem, nie widzisz? Nie wymagasz za dużo? Właśnie jestem na siłowni. Dobra, pyk. Do roboty musimy. Synku! Cześć, mamo. Widziałeś dzisiejszą prognozę pogody? Słyszałeś o burzach magnetycznych? Nie. Znów masz problem ze snem? Nawet sobie nie wyobrażasz. Zatyczki do uszu nie działają. Może powinnaś spróbować obu tych rzeczy naraz. A może po prostu księżyc jest w koziorożcu? Albo Mars jest znów w koniunkcji z Jowiszem. W powietrzu zdecydowanie wisi jakaś energia. nie bardzo, może no, wczytałaś się za dużo horoskopów. Pewnie śmieje się ze swojej matki. A to, że Wenus jest w trzeciej fazie, wyraźnie świadczy o tym, że... Przepraszam mama, ale mam dziś mnóstwo pracy, pa. Matka ściemnia i tyle w temacie, pieprzyć. Nie gadam z nią więcej. Dobra, popracujmy jeszcze chwilkę, bo jednak jesteśmy w dupie. Cały czas brakuje się. Non-stop problemy. Ty, miała być efektywniejsza praca, a jest chyba taka sama. Znowu mnie wydymali. Chodźmy po jedzeniu. Potem. Chyba paluszki trzeba będzie jedne kupić. O pieprze to. Jak 3 zmiany zrobiłem, jak ja klepę biedę. Dobra, powyciskajmy, bo zaraz waleczka. Co prawda zapłaciliśmy za nią chyba 300 dolców. Nie wiem, te walki to jest jakiś skam. I za Eldrzej. Proste rady dla gigaczada. No i dobrze, jesteś dzisiaj jego ojcem internetowym. To mi się podoba. To mi się podoba akurat, chwalić się. Co po tej jarce? Zależy. Właśnie, czy ja to mam ustawione? Ty, bo ja bez tego grałem, a to jest już silne. To jest trochę useless, lepiej to grać chyba. Zmniejsza szanse na unik przeciwnika. Nie, to grajmy na razie to. A jeśli blok przeciwnika się nie powiedzie, tak, to lepiej to łączyć z tym, no. To w sumie grajmy tak, bo i tak się szybko odblokowuje te punkciki. To może jeszcze... Chyba to był najlepszy cios, który mamy obecnie, tak? Ten 20 i 20, ale 2 punkty to ja nie wiem, czy to warto. Aloj. Minus 7. Przetestujemy, zobaczymy jak szybko się odnowią te punkty potem. Ten w pierwszej rundzie nie padnie Pecisław pieprzony i Sluj. Kolejne minus 7. Ja pierdzielę, jak w pierwszej rundzie się chłopa nie kładzie, to w ogóle nie opłaca się walczyć. No chłop mnie nawet nie atakuje. Dobrze. Tak, jednak da się więcej efektów niż było tych okienek. Teraz nawet nie mam jak siły odnowić, do roboty pójdziemy. Ty, dobra, bardzo się to szybko odnawia. Roboty idziemy. Jednak ten skillek nowy bardzo przyspiesza odnawianie tych do walki punkcików. Więc w końcu możemy je grać. Chwila. Zobaczmy, ile zapłaciłby. 311, no i to jest sensowne. Weźmy to. Chłop 311 da. Ja pierdzielę i 10 minut w dupę. No zawsze 10 minut jest w dupę. Tego nie ogarniam. Ile zrobiliśmy? 3 zmiany? Ty, my nie mieliśmy jeszcze treningu. Jak mamy tego nowego typa, to możliwe, że zarobimy 400 teraz. Chyba. Jak możesz zapłacić za walkę Nexa i tak... No tak, ale teraz zarobię 300 z walki, zobaczymy ile z tego i potem będzie już można na spokojnie. Wydaje się to bardziej useful, nie? Ale zobaczymy jak to będzie. Dobra, witam panowie. Co tu dużo mówić, zapieprzamy dzisiaj konkret. Ty czekaj, a nie, najpierw biję im setkę. Po setce panowie na start. Ta nie ma nowego hita do nauki. Co? Zapieprzać, zapieprzać. Jest worek. Czemu tak wolno leci? Nie miało być lepiej? Dobra, setka znowu. Wio do roboty. Chyba co pasek trzeba z nimi gadać, nie co dwa, ale zobaczymy. Paluszki se opieprzymy. To 79 3,40 jeszcze poćwiczą. Dobra, zobaczymy czy zrobię jeszcze jeden ten. Jak tak, to w końcu będziemy mieli rekord. No 343 i bonus 100. To mi się bardzo podoba. To jest prawdziwe siano. I za chwilę 400 czy 300 wpadnie za waleczkę. Od razu idziemy sprzęt kupić nowy i pójdziemy też do pracy. Idealnie wszystko. Na wybuch z Yumi jest w lolu? Jaki? Co powoduje? Nie no, ja ligę, wrócę do ligi niedługo, tylko nie wiem kiedy. Ale pograłbym, bo nowy split, czy jak to się tam nazywa. Co? Bo udało się Andrzej pomóc dla Gigoczara? Bo nie patrzyłem co pisaliście. Chyba rzeczywiście jest bardziej efektywna ta robota. Dobra, szybki skipek tego... Pomóc tak naprawdę nie była wymagana, chłop wie czego jest warty. Ty, jaki my mamy wątek teraz? Żaden, po prostu się mamy bić. A, rozumiem kawa, rozumiem. Ale piszesz to ironicznie, czemu? Może tak jest. W końcu to gigaczat. Reluwa moreluwa, reluch morelów wjechał. No Dobra, poćwiczmy jeszcze chwilkę na robotę. Kupiliśmy nowy sprzęt, ale gdzie on jest? A tutaj. Manekin Wing Chun. Ścierwo. Zaraz 30 siły. Dobra, chłopie, dawaj żarcie. Ta walka za ile? 22 godziny. To dzięki. Ocena 1 do 10 gierka? Nie wiem, ciężko ocenić tą grę. Jest fajna bardzo. Ciężko mi liczbami to ocenić. Ale podoba mi się, bo lubię gameplay tak w takich grach. Fabuła wiadomo, ścierwi, ale... Giereczka przyjemna. Ale i tak chyba lepsza fabuła niż w jedynce. Bo w jedynce to już w ogóle. Tam to nawet nie starali się tego ukryć. Tutaj wydaje się, że coś tam jednak poświęcili czasu. Lubię gry w starym stylu, prawda no. Oddaję no. Dobra, chłop da 300 za walkę. I potem będziemy cybergościa lali. On ma uniki konkretne, znaczy kolejny, no ja pierdzielę, no to nie ma sensu tego brać. Wezmę to. To też. Co będzie, to będzie. Ja pierdzielę, no nie wyrobię, no dziad unika wszystkiego. Aha. Dziad ledwo się na nogach już trzyma, widzę. Ty, jak on dużo... Ja pierdzielę, teraz będzie unik. Ja pierdzielę, nie wyrobię. I on jeszcze wygra. Ja. Dobra. Mam modyfikator, zmniejsza szanse na uniku chłopa. Ty, w ogóle on uników teraz nie wziął. Dobra, on w ogóle uników teraz nie ma, to powinniśmy go zmiażdżyć. Chłop tylko dzięki unikom się trzymał i je wypieprzył. Czemu? Ostatni z mojego rocznika, no dlatego go połamałem, tylko ja mogę być pieprzony dziad. 700 jest na koncie, git. Ty, ale coś wolno się teraz odnawia. Pytanie czy przez to, że mu się nie podoba. Bo ta... To ma znaczenie. Dobra, podjedźmy tam. Do roboty to nie ma co iść, wydaje mi się. Właśnie, jeszcze nam nowego ucznia nie przedstawił dziadek. A kupiliśmy nowy sprzęt. I za chwilę jest trening. Czemu? Pewnie tuż po treningu go przedstawi. Dziadyga pieprzony, ale jeszcze zerknę tutaj, może tu przedstawi. Nie. Kurde. Dobra, zapiszmy się, ile mamy? 500 golda. Ile to będzie kosztować? 328. Chłop ma 5k więcej. Dobra. Chyba go połamiamy. No staty ma bardzo słaby typ. No tak, jeden trening zajmuje odnowienie tych statów. Teraz. Mniej więcej jeden. Tu to wolno się odnowi. Tu to w ogóle nie będzie leciało. Na bieżnię. Na bieżni to też leci, jakby nie chciał. Luj z tym. Idźmy po itemki na trening już. Zakupmy towar. Też wpadnie siano z tego od razu. Jeżeli wpadnie tyle co ostatnio, to tak naprawdę pieprzy już tą robotę. Ta gra oparta na moim życiu, no. Ja też daily na siłce jestem. IRL. Ciekawe, że tak dokładnie odwzorowali moje życie. Niesamowite to jest. Reluch moreluch. Ty, 30 siły wpadło? Czy po prostu odnowiliśmy to? 5 minut w dupę. Tak, 30 siły. Ciekawe, czy się będzie dało 31. Nowy skill, nowy skill. No, mamy 400 do wydania, to niby można. Im jesteś silniejszy, tym mniej skuteczne są bloki przeciwnika. My tego nie mieliśmy. A, bo to kosztuje jeden punkt. I to też. Czym to się w dupę różni? Tu niby bardziej efektywne użycie siły. Ale no poza tym... Sprawny przeciwnik zaczął się wątpić. Wydaje dodatkowe 2 punkty inicjatywy. No to jest bardzo mocne. Tak naprawdę co? Będzie tylko stał i się patrzył. Jeżeli to tak będzie działało. Niech przeciwnik lepiej da się wszystko. Ataki zadające mniej niż 11 punktów obrażenia są ignorowane. Czyli jak mnie uderzy za mniej niż 11, to mi nic nie zada? Przy nim nie biją za dużo mniej niż 11 chyba, czy nie? Następny blok lub unik przeciwnika dużo więcej energii zużywa. Też ciekawe. Tylko to kosztuje 42 staminy. Ja pierdzielę. A to jest lifesteal. No, lifesteal. Prawa noga wysyła do szpitala, lewa na cmentarz. Przewraca przeciwnika, który ma mało energii. Po co ten opis? Dobra, mamy trening, nieważne. Panowie, dawać się wszystko, muszę zarobić. Zapieprzać już. Dobra. Co dwa będziemy... gadkę robić i teraz znowu dwa i gadka, wiesz o co chodzi? Taki cykl rozpisałem dla uczniów. Dobra. Co ty mówisz, cynamon? Ty, no zrobią to? Chyba tak. Ja już gadki z nimi nie robimy. To lecimy, dobra. 450 wpadło za trening. Ja pierdzielę. To już jest ten punkt, o którym mówiłem od 2 live'ów. nie trzeba chodzić do roboty. Pasywny dochód z ludzi. Sekta zaczyna powoli działać. Teraz tylko trzeba doić, jak bardzo się da, uczniów. Teraz pytanie tylko, czy w ogóle siła dalej leci. Czy da się mieć 31 siły i tak dalej. Słyszę strzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę strzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę strzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę strzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzek.